Wiemy już, co chcemy osiągnąć, czyli wiemy, dokąd zmierzamy. Ale to jeszcze nie wszystko, bo warto wiedzieć, po czym poznamy, że dotarliśmy tam, gdzie zamierzaliśmy. I to także może być element dyskusji z uczniami, może nawet czasem ważniejszy niż sama informacja o celach. Ile razy nasi uczniowie bywali przez nas zaskakiwani tym, że dowiadywali się, o co chodziło nauczycielowi, dopiero kiedy otrzymywali ocenę negatywną. Wtedy dopiero tłumaczymy, no nie mogłeś dostać piątki, ponieważ nie zrobiłeś tego. Dużo lepiej jest, jeśli uczeń z góry wie, co musi dokładnie zrobić, jak to ma wyglądać, jakie możliwie najbardziej szczegółowe kryteria muszą być spełnione, żeby można było powiedzieć, że ten materiał jest nauczony, że te umiejętności są opanowane w stopniu założonym przez nauczyciela i ucznia. Chodzi o to, żeby do tego dialogu o tym, co trzeba umieć, włączyć uczniów. I na filmie pokażemy właśnie, jak to się dzieje, jak nauczyciele pokazują, na co będą zwracać uwagę. Używają skrótu, który składa się z początków tych czterech wyrazów. Na co będą zwracać uwagę, czyli nacobezu. Uczniowie i nauczyciele razem ustalają te kryteria, dużo o nich rozmawiają. Proszę zwrócić uwagę, że na tym filmie poświęcają temu bardzo dużo czasu. Nie żałują tego czasu, żeby uczniowie dobrze zrozumieli, czego się od nich oczekuje. Na co nauczyciel będzie zwracał uwagę? Nie. A jak to rozumiesz? Znaczy, po co to robicie? Znaczy dokładnie to jest, na co będzie zwracał uwagę, ale tak nie do końca wiadomo, ale... Zapunktowane jest. No właśnie i to jest na przykład, co będzie ważne i co będzie brane pod uwagę. Co będzie oceniane. Najbardziej pomaga mi podawanie im uczniom celów lekcji i opracowywanie nacobezu, co bardzo często robimy też wspólnie. Ale na przykład mam też taki system, że nacobezu podaję przed całym działem. Czyli zaczyna się dział, to jest powiedzmy 6 czy 7 lekcji i oni dostają ode mnie wydrukowane nacobezu do każdej z tych lekcji, więc nawet jeżeli ktoś jest nieobecny w danym dniu, to wie w domu, czego powinien się nauczyć i bardzo często pisze też, w jaki sposób należy to zrobić. Czy jasne jest nacobezu? Są jakieś pytania do tego? Teraz będziecie opisywać ilustracje i tutaj właściwie te ilustracje będą tylko inspiracją do waszych różnych pomysłów, bo ilustracje są bardzo niedokładne, przedstawiają różne pojazdy, będziecie je opisywać w 5 zespołach. I zwróćcie uwagę, co ma nacobezu do opisu tego pojazdu. Tekst zawiera 5 informacji po jeździe, nie może być długi. 5 zdań. W tym jedna wada i lub zaleta, bo niektóre pojazdy nie będą miały wad na przykład. Zdania są prawidłowo zbudowane i użyta jest ta konstrukcja typu S jest brak, nak i tak dalej. Tak? Starajcie się używać zwroty, które dzisiaj poznaliśmy. Pojazd ma być opisany. To jest samochód. Ale ja wiem, jeżeli byście mieli z tym kłopot, proszę bardzo, żółta księga jest tutaj. Macie na to tylko 7 minut. Proszę zbyt wiele nie dyskutować. Jeżeli nie dochodzicie do porozumienia w jakiejś sprawie, opisujecie ten pojazd indywidualnie. Chyba jest na spółce. Co tu jest napisane? Max, aha. To nie będzie tak. Kann, bis, 18 km, no Stunde, fahren. Jak to było? Popatrz. Stunden, kilometra. Czyli to trzeba poprawić. Stunden, kilometra. Proszę w parach porozmawiać ze sobą, jakie warunki trzeba spełnić, żeby napisać dobry, perfekcyjny, idealny, świetny plan wydarzeń. 2 minuty rozmowy. I bardzo proszę, żeby... Tak, i wspólna decyzja, 4 co najmniej elementy lub 3, żeby plan wydarzeń był perfekcyjny. Porozmawiajcie ze sobą. Monia, jedna osoba pisze na kartce. Jedna osoba zapisuje, a rozmawiacie o tym, co powinno być. Wyobraźcie sobie, że robicie to Nacobezu dla maluchów, którzy dopiero uczą planu. Czego byście wymagali od nich, dobrze? Spiszcie to i zaraz będę prosił. A więc będę was prosił, poszczególne zespoły, żeby podały mi jakieś kryterium. Łukasz? Hubert, z waszej grupy estetyka. Dobrze, może na razie nie zapisujemy tego, czyli plan jest estetyczny. Pojedzie pan po kolei, czy... Tak, z każdej grupy ktoś mi poda. Piotrek, wy co proponujecie? Równoważniki zdań, to chyba najważniejsze. Dobrze, czyli... Ortografia i interpretacja. Perfekcyjna aż. Może tak. To zmienimy tak. Stosuję zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Ja trochę zmieniam formę tego. Dobrze. Przedstawiam, dobrze, kolejne wydarzenia w punktach. My dzisiaj mówimy o szczegółowym planie wydarzeń, prawda? Więc tak, przedstawiam i tym zamkniemy, teraz kolejny sobie, przedstawiam wydarzenia z uwzględnieniem dodatkowych informacji pod punktach. Dziękuję już za dodatkowe rzeczy, bo to jest kompletna informacja o tym, czego będziemy wymagać. Ale teraz tak. Plan jest estetyczny. Co to znaczy? Jak to do konkretu sprowadzić? Monia? To znaczy jakoś ładnie wygląda, żeby nie było jakiegoś kreśleń, jakichś kleksów, czy starannie napisanego. Staranne pismo, dobrze. Starannie... Mamy wydarzenia w równoważnikach zdań. Krótkie tylko przypomnienie. Kolejne wydarzenia przedstawiamy... A, tutaj jest punkt, tak, dobrze. Kuba, a Ola słucha, czy Kuba ma rację, go zapytam, dobrze? Co to jest ten równoważnik zdania? To znaczy, że to zdanie nie może być w żadnej osobie. Czyli te czasownik... No kombinuj, dobrze, ja poczekam. Że to zdanie musi być bezosobowe. Bezosobowe. A powiedz, teraz pomyśl, co powiedziałeś. Równoważnik zdania to zdanie bezosobowe. Nie ma osób. Jeszcze bym oczekiwał od ciebie uściślenia tej odpowiedzi. To co, ile błędów może zrobić człowiek? 3 albo 4. 3 do 4. Ale jeśli była taka specjalna opinia, to 5. Dobrze, robimy tak. 2 błędy niedyslektycy, 4 błędy dyslektycy. Teraz bardzo ważny punkt. Przedstawiam kolejne wydarzenia w punktach. Czego tu nie mamy? To ja będę miał takie prace. Będę miał na przykład 2 punkty. Ktoś powie, proszę bardzo. Był limit tam 8. O właśnie. Tam limit 10-15. Świetnie. 10-15. Gdybym ja nie podał, gdybyśmy nie ustalili limitu i ktoś by mi oddał plan wydarzeń złożony z 2 wydarzeń, musiałbym zaakceptować? Tak. Tak jest. Przedstawiam wydarzenia z dodatkowych informacji zawartych w podpunktach. Pomyślmy sobie, ile punktów rozwijamy? 3-4. 3-4. Świetnie. Tak zawsze robimy. 3-4 punkty. To jest Nacobezu, czyli wymagania. Kolejność, w jakiej to jest wszystko tak naprawdę istotne, to ja bym zaproponował taką. 1, 2, 3, 4, 5.